Siemanko wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku o fotografii przyrodniczej. Dzisiaj wybrałem się w moje stare miejsca. Oczywiście hałas, który dobiega za mną, jest spowodowany tym, że po prostu będzie jakaś tam szybkiego ruchu droga budowana i cały mój misterny plan poszedł w diabli, ponieważ nie mam możliwości swobodnego nagrywania w ciszy, gdzie słychać przyrodę, więc będę musiał po prostu próbować cokolwiek sfotografować. W dniu dzisiejszym wziąłem ze sobą Sigma 150-600 i Nikona D610. Będę próbował coś z podchodu. Jak widzicie, przebrałem się dzisiaj, żeby móc być mniej zauważalnym dla zwierząt. Strasznie mnie zirytowała ta budowa, ponieważ od 20 lat jeżdżę tą ścieżką obok, z lewej, z prawej strony. A tu się okazuje, że wyrąbali tyle lasów i po prostu miejsca, które miałem bardzo dosyć ciekawe, jeśli chodzi o ptactwo i różnego gatunku inne zwierzęta, to po prostu zwierzęta uciekły stąd i trzeba się z tym pogodzić, trzeba szukać nowych miejsc, więc dzisiaj wybrałem się moim Lamborghini. Wziąłem sprzętu bardzo znikomą ilość, z tego względu, że myślę troszeczkę dzisiaj dalej pojechać, bo mam super pogodę. Ptaszki ćwierkają. Wczoraj sporo popadało, więc dzisiaj jest takie świeże powietrze w lesie, którym oczywiście będę się rozkoszował. Więc rozkładam sprzęt i powoli zmierzam do przodu. Być może napotkam na coś ciekawego, co przykuje moją uwagę i będę mógł w dosyć ciekawy sposób sfotografować.
właśnie dojrzałem ciekawego ptaka. Którego nie jestem w stanie zidentyfikować w tej odległości. To pani zięba. Posiedzę tutaj w tym miejscu troszeczkę, żeby poobserwować lornetką, jak i aparatem. Jest tu bardzo ciekawe miejsce z tego względu, że mam tutaj bardzo dużo pobliskich korzeni czy powalonych drzew i teren bardzo mocno podmokły. Więc myślę, że tutaj strzyżyki i reszta tych małych gadzin tutaj się znajdują, więc postaram się coś fajnego tutaj sfotografować. Prócz maszyn słychać jeszcze zniczka, którego udało mi się sfotografować z dosyć mega bliska, bo mieścił się w 10 metrach. No mam ładne portrety jego. Mam nadzieję, że będą wam się podobały. Posiedzę jeszcze chwilkę tutaj, bo to miejsce naprawdę jest bardzo piękne. Posiedzę tu i będę zmierzał troszeczkę dalej. Zobaczyć troszeczkę inny las, bo tu jest las, który przewyższają choinki. Jest tu bardzo ciemno, więc ISO tutaj od razu podskakuje do 1600 minimum. Pięknie sobie śpiewa. Jeszcze tylko będę musiał w domu rozpoznać, czy to jest samiec, czy samiczka. Coś pięknego. Niestety, jak słyszycie, w tle maszyny dają czadu tam równo. Więc będę musiał troszeczkę dalej pojechać rowerem, by móc troszeczkę w ciszy posiedzieć, bo śpiew ptaków zagłuszają po prostu maszyny budowlane. Ale zniczka mam naprawdę mega. Kilka kadrów. Niektóre są poruszone, bo jest to bardzo zwinny ptak. Ale myślę, że i tak jakiegoś rarytaska będę dla was miał. Coś pięknego. Dobra, ja powoli zmykam dalej, więc chodźcie ze mną.
przyjechałem do kolejnego ciemnego lasu, również choinkowego. Pójdę w tamtą stronę, by zobaczyć, czy po drodze napotkam na jakieś korzenie po obciętych drzewach i może uda mi się sfotografować jakiegoś ptaka, który sobie właśnie usiądzie na takim danym kołku. Zobaczymy. Rower schowałem, mam nadzieję, że nie zniknie do tego czasu, kiedy wrócę. Dobra, biorę jeszcze tylko ze sobą lornetkę, by prowadzić troszeczkę bliższą obserwację i powoli ruszam. Mimo tych hałasów jednak powiem szczerze, że jak tak troszeczkę człowiek posiedzi w lesie, na takim, że tak powiem, terenie w Saigonie, to można naprawdę ciekawe ptaki posłuchać. Zaraz odpalę aplikację, nie pamiętam jak ona się tam nazywa. BirdNet, dokładnie. Zaraz odpalę aplikację BirdNet i spróbuję się zorientować, co to za ptaki tutaj wokoło mnie. Na pewno jest rudzik. To jest więcej niż pewne. Przed chwilą parę razy udało mi się sfotografować właśnie następcę myśli królika, czyli zniczka. Kolejny raz. Jest tutaj tych ptaków masa w takim iglastym lesie. Wychodzi na to, że zniczek będzie tutaj w roli głównej. Bo mimo to, że nade mną jest totalna rzeź, jeśli chodzi o las, sami zobaczcie. Jest masakra po prostu. To jeszcze w dodatku słychać te ptaki i bardzo słabo je widać, ale jeśli chodzi o śpiew, cały czas przelatują mi nad głowami. Dosłownie za chwilę kończy mi się moc Z50, więc będę zmierzał w stronę domu. Jeszcze raz zapraszam na kanał, jak i komentowania i oczywiście zostawienia łapki w górę lub w dół, jeśli będzie wam się materiał podobał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się.